Zobacz tego potwora teraz. A przed państwem rekordzista klasy RWD Wolnostojcej, klasy drag, Mateusz Wolnostojcy Jagniarze. Ja pierdolę. 1000 koronacji. Było 1300, że muszę troszeczkę zejść z tą mocą, ale to się przełożyło na czas. Co jest, kurwa? No i nie zobaczymy tego przejazdu. Ej, kurwa. Tutaj część nadwieża ma aż nic i jest to zebrana woda wczoraj po ulewnej deszczach na mostu. Zadam jeszcze szybką sytuację, jak teraz na miejsce są. No i twoje niebieskie BMW okazało się szybsze od Opla Vectry. Bardzo fajne syczenie turbo sprężarki w dniu dzisiejszym 9.5. Tak się dzieje, kiedy autoskleje nie były zbyt dobrze dobrane obroty do startu i zmoliło auto. Psikają też tam nitro, więc się ten silnik zapycha, dławi i już nie da rady go tak szybko pobudzić. I będę je rywalizować więcej. Ale ma być większe. Czas wyrywają się z małym napędowym. Boją się tej maksymalnej prędkości. Ale nim zamiotało. 8-0, ja pierdolę. Podpytałem i tak tym samochodem 8-0 to jest rekord tego kierowcy. Chłopaki zacierają ręce, bo jest potencjał. Może zobaczymy 7. Lepszego i szybszego obiektu. Stop, stop, stop. Dobra, jedziemy. Kamila teraz poniosło ostro. W dragu startowałem. Bo 3 lata temu uległa awarii i jak to Kamil mówi, dodała za mało godzin w dobie, żeby był czas ją odbudować i tak sobie stoi niestety. Kamil Mazdą jeździł wysokie 9, chyba 9. 7 ma rekord. Co będzie mieli na prawym? 10-2. Rekord na tej opanie 10.
9-4, 11-1 na lewym. Rekord Hondy, która podjeżdża Marcina, 12-2 w dniu wczorajszym. Turbolawik z K64 będą pomagać rozgrzewać ekrany. O, Kamil, mało mocy w tobie drzemie. Kamil nie otrzymał. I na lewym Golf 2, Ośka, Tebli. Troszeczkę buja, ale 10-0. Wyglądało lepiej. Kto by pomyślał? Apel Vectra 300 koni plus 250 gęby się bez dachu. Ten sam czas prawie i prawie te same prędkości. Najlepszy czas na prawym torze. Teraz już jest ok. Zajmuje drugie miejsce. 9-2. O, i mamy ponownie wolne z 4. Tak możecie znaleźć je na mediach społecznościowych. Łukasz Extreme. O, założył piąte koło. Jakby się tak doliczył dobrze, to ten samochód ma 7. Dwa silniki, jeden z przodu, drugi z tyłu. Każdy z nich generuje moc w granicach 700 koni. Łukasz, jesteś maniakiem chodzenia po górach. Zdobywa tam korony i szczyty. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale mówią, że jest kotem w tym, co robi. I stwierdził, że troszeczkę odreaguje, bo zmarszł ostatnio i przyjechał na zawody. I teraz założył dodatkowe kółko, które będzie odpowiedzialne za kontrolę trakcji. Można się spodziewać, że dołożył koksu i będzie liczył na to, że kontrola pozwoli mu to przenieść na płytę letniska. Kamil, czy ja wykrakałem tą głowicę?
9-9 rekord personalny. Brawo, brawo! Zobaczymy, czy wszystko będzie ok, jeśli chodzi o nasze żółte Ferrari. Daniel teraz nie chciałby popełnić błędu z poprzedniego przejazdu. Dobrze się napopało, dobrze startował. Pan 11.5 i 9.5 na prawy. Proszony jest o odsunięcie się. Okazuje się, że nie. No i czy tym razem uda się Bartkowi zrobić dwójkę? Poprawnie. Pięknie! Bracia Turbolami się cieszą, bo mają tam trochę wkładu w ten sukces. Pięknie. Znaczy bardzo dużo wkładu. Dwa potężne przejazdy i 11.6 na lewym. Maciek zadowolony, ręka w górę. Coraz lepiej mówi. No a tam u Przemka jest apetyt na te 7. Tutaj moc jest po lewej stronie. Mocno.
Biała linia i od razu bujało.